zakładamy się o co? O to, że zarządów PiS-u więcej niż 7 tysięcy już Szydło nie przyjmie. Ani jednego. Non possumus. Coś tam. Tak? 6, 10 zł? Przecięte. Yeah, możesz mi już kupić piwo. Domo domo, mewa kura doga jateiru. Oje, to to jubono des. Wielu z was chciało być takimi jak ja. Mieć taką zajebistą dupną listę i taką wiedzę na temat anime. Lecz nie potrafi, bo nie potrafi obejrzeć anime słabych, anime do niczego, tak zwanych anime, tylko po to, żeby zaliczyć listę. Zapraszam na mój filmik o ocenianiu anime. I ja wam tutaj pokażę, jak oglądać anime, które jest nudne, słabe i nie ma nawet przy czym papać. Z brzydką grafiką, nudną fabułą. Na przykład takim anime jest Mikan Enniki. Jest to anime do niczego, nie ma fajnych dziewczyn, nie ma kurwa, kompletnie tutaj nic. Grafiki, fabuły o jakimś nudnym kocie, starą, brzydką grafiką, do niczego, nie? I teraz, co zrobić, żeby to anime obejrzeć i mieć zaliczone liście, po to, żeby być tak zajebisty jak OSZ. Dzisiaj wam pokażę wiele niesamowitych technik i wiele porad wam dam. Tak więc, hajimejo! Pierwszą rzeczą, jaką musicie w ogóle zrobić, to jest kupić przenośne jakieś urządzenie do oglądania anime, typu tablet czy telefon, bez tego ani rusz. Musisz to mieć po to, żeby zmieniać, po to, żeby wiele, wiele różnych rzeczy robić, zaraz wam pokażę jakich. I teraz tak, kontynuując, to co ja robię? Pokażę wam moją podstawową technikę. Ja w czasie oglądania takiego anime jak Mikan Scheiß zwyczajnie na świecie sobie fapie. Teraz pytacie, ale jaki co ten fapie, skoro kurwa tu nie ma przy czym fapie. Ty kodek jest jakiś pojebany, ale to nie. Do tego potrzebujesz dodatkowe urządzenie typu smartfon lub dodatkowy tablet, jest to nie jest to niezbędne, ale jest to bardzo przydatne. Co ja robię? Ja wam pokażę, co ja robię. Wchodzę sobie do tutaj, legam sobie, nie? Kurwa, co ja tu mam? Legam sobie. Biorę sobie specjalnie wcześniej przygotowaną szmatkę. Tutaj ściągam spodnie. Układam sobie tutaj. Jak widzicie, tu jestem całkowicie już nagi. Biorę sobie te kurwa anime. Kurwa, na złote świeci. I sobie po prostu oglądam. I robię tak. Mikan sobie leci, a ja robię tak. Pamięciówkę oczywiście oglądam jednocześnie. Tu trzeba, tu już musicie niestety wytworzyć pewien system, jak to się mówi, podziału uwagi, tak? Jednocześnie oglądacie i robicie jakąś pamięciówkę, nie? Tak. Mi takie coś zajmuje 2 godziny, czyli gdzieś 6 nawet odcinków. Dojdę. O, mam już po wszystkim. To jeden odcinek, czyli tak 6-7 Mikana na przykład, sobie obejrzę bez walenia, żeby odpocząć, żeby zregenerować. I potem jadę kolejne 2 godziny następne. I tak, pak. Oczywiście patrzę sobie na Mikana i oczywiście pamięciówkę robię inną niż nie przeminkanie. Jeśli macie problemy z dobrą pamięciówką, możecie się z jakimiś pojedynczymi obrazkami wspomagać. I tu się gdzieś ustawić na telefonie czy na tablecie jakiś obrazek, na przykład z Sajdziaku Mucha i coś tam, panie dziewczyny, sobie tym harem dać jakiś obrazek, żeby przypominać sobie twarze i figurę, tak zwane yoshi po japońsku. I to tyle, jeśli chodzi o
o anime, gdzie nie da się... Tą technikę wykorzystuje dosłownie do wszystkiego. Jeśli anime jest do niczego, nie da się przy tym fapa, nie da się przy tym nic zrobić. Ale to nie wszystko. Ja wam proponuję jeszcze inne techniki z samej masturbacji. Na przykład tak możecie robić, jeśli się wam zachce, to ja często używam jeszcze przyrządu takiego i po prostu tutaj jest dobra dziurka, możesz to troszkę zwiększyć, zmniejszyć, cyk, 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 cyk. Jak już dojdzie do tego, to jeszcze możesz sobie wytrzeć. Więc to jest też bardzo fajna, przydatna technika. A tylko dla was teraz ORZ to pokażę ultimate technika, której kurwa nie znacie. Jest to... Jest to zajebista technika. Nie każdy będzie mógł jej używać, ale musicie się sami zastanowić, czy się dacie. Biorę sobie takie te anime. Jakieś, nie? I robię tak. Popatrzcie sobie sami. Nie będę nic mówił. Tutaj wchodzę. Tutaj mam takie wgłębienie. Robię tak. Ściągam i robię tak. Ja tak mogę nawet 4 godziny. Oczywiście po 5 ciuchach, wiesz, ja to robię przykrotem, nie? No. I to tyle, jeśli chodzi o moją pierwszą technikę. Ona jest bardzo dobra. Bardzo dobrze działa. Na tej technice ja na luzie wytrzymuję 12 odcinków. No bo pierwsze 2 godziny robię to. Odpoczynek, jeden odcinek. I znowu 5-6 odcinków robię to. I tym. No to jest 12 odcinków. To macie już 12 odcinków Minkana na przykład. Minkan Enki. Anime o kocie, który gada takim pomarańczowym. Na chwilę pokażę wam następne techniki. Druga technika jest na podstawie tego, co kiedyś odkryli niedawno, parę lat temu, naukowcy, czyli że człowiek jest najbardziej szczęśliwy, kiedy myśli o teraźniejszości. Jeśli takie anime jak na przykład Mikan Enki, akurat mi się nie podobało, bo że to anime jest obiektywnie niedobre, ale mi się nie podobało, bo nie da się tutaj fapać, nie ma ciekawej fabuły, nie lubię zwierząt. O, jestem potworem, nie lubię zwierząt. Co ja robię? Po prostu na przykład losuję sobie jakiś kolor. Na przykład szukamy koloru zielonego. I w czasie anime, w czasie rzeczywistym szukam zielonego koloru. O, zielony. Zielony. O, zielony. Zielony, zielony. I tak dalej. Nie chcę, żeby mi YouTube teraz kurwa skasowało filmik. Zielony. Zielony. I tak można, kurwa, naprawdę się dobrze bawić, bo szukasz w ciągu całego anime koloru zielonego, na przykład w drugim następnym odcinku niebieskiego, na przykład, tu, kurwa, sam dam. Teraz szukamy niebieskiego. O, niebieski! O, niebieski! I wtedy człowiek się staje szczęśliwszy, bo jak odkryli naukowcy, jeśli człowiek chodzi po ulicy i szuka koloru, czyli myśli tylko o tym, co jest teraz, jest szczęśliwszy. Ja się czuję teraz szczęśliwy. Wszyscy jesteśmy wolnymi dziećmi kosmosu. Pokój. Jest! Niebieski! Ale fajnie! A druga, trzecia technika, patrzcie, jaki ma fajny kubek. Jest bardzo ciężka, jest dla takich już, dla tych, co oglądają anime po angielsku lub po japońsku. Po polsku też, ale nie wiem jak, nie próbowałem nigdy. Jest to tak zwana taka choćby zabawa w lektora, takiego troll lektora. W czasie rzeczywistym oglądasz anime i tłumaczysz, powiedzmy, na przykład te angielskie napisy, czy japoński bunshō na polski w śmieszny sposób, ale oddając sens. Jest to fajna zabawa, którą niekiedy nawet z 5-6 odcinków potrafię robić bez przerwy. Teraz wam na żywo pokażę, o co chodzi, żebyście mogli już jakoś się zrozumieć. Popatrzcie, tutaj Mikan mówi, yeah, and you are asking and can't to eat such hot food. Nie wiem, czy by widzieć, kurwa, na tej kamerze będzie widzieć, no. Dobra.
Kurwa, każesz kotowi jeść takie ciepłe jedzenie, idioto! Kurwa, dawaj coś normalnego! Zamknijcie mordy, bo was wydupię i zrobię gulasz! Pełno kasy to kosztowało, więc fele! Ty kurwa, żarło, a wy kurwa co? Ale kurde, zamknij mordę, bo ja chcę jeść po prostu surową rybę! A, to spierdalaj! No i coś tam się dzieje. O, kurwa, ryż, dawać ryż! Tylko ryż, pajacu, jesteśmy w Chinach czy w Japonii? Kurwa, pełno tamtych, no dałem przypraw, będzie zajebiste, więc zamknij mordę. Co? O kurde, zapomniałem, kurwa, ugotować. No i właśnie tak się właśnie bawię, nie? Kurwa, dałem przyciszyć anime, to kurwa, przyciszyłem to. No i tak właśnie, i to jest dobra technika, bardzo poprawia myślenie i działanie w czasie rzeczywistym. No, a czwartą techniką jest robienie ćwiczeń cardio dla odchudzających się fanów mangi anime. Po prostu sobie włączam anime. No i kurwa sobie ćwiczę, nie? Robię to, co trzeba robić. Tam przysiady czy coś, kurwa. I tak dalej, ale ja się brzydzę sportem, więc tego nie robię.